końcówka meczu fajna dla oka kibica, ale dla nas no, wyjazd bez punktów do Suwałk, na pewno na to liczyliśmy. Nie wiem, być może potrzeba teraz troszkę zmienić cele na ten sezon i odpuścić sobie walkę, no nie wiem, o jakieś tam medale, bo no, gramy po prostu na takim poziomie na ten moment, trzeba to sobie szczerze powiedzieć. Nie wiem, jestem bardzo zły, frustrowany, wkurzony, żeby nie używać mocniejszych słów. Nie zdobywamy tutaj punktów. Brawo dla Ślepska. Historia wydarzyła się w Niedobijamy Warszawy, a podajemy im Z Gronem graliśmy dobrze. Pamiętam, uciekali nam swoją dobrą grą, bo nie można im zakończyliśmy tego serię 3-1. Choć naprawdę mały włosa zrobilibyśmy sobie dla kibiców. Niby mamy bez kontrolą, a doprowadzamy do końcówki, gdzie jest troszkę presji. Najlepsze emocje były niesamowite. Dla was kibice, żeby się przygotowaliście na mecze, mieli więcej emocji i zapraszamy na was na następne spotkania, bo na razie tworzymy film do Suwałki, aby nie stała się tutaj. Teraz wyjazd do Warmii Karzany Lwów. Nie dobijamy Warszawy, a podajemy im dłoń. W drugim secie przez to przegrywamy seta. Na szczęście w czwartym secie dokończyliśmy tego seta i wygrywamy 3-1. Choć naprawdę o mały włosa zrobilibyśmy sobie kuku. Pierwszy taki dłuższy czas na boisku, to zawsze jest dla mnie ekstra sprawa. Pierwszy sezon w Plus Lidze, dopiero tą ligę powiedzmy poznaję. Ten poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Dzisiaj dopiero kibiców nas naprawdę poniósł w końcówkach, gdzie naprawdę wytrzymaliśmy tą presję Warszawy, zwłaszcza w czwartym secie, gdzie nas dogoniła, bodajże 4 punkty mieliśmy przewagi i tam się zrobiło na styku. Więc najważniejsze to, że udało się wejść i najważniejsze, że się udało pomóc. Siatkarz grający z numerem 1, Matias Sanchez!
Chiefs!